Ostatnio media rozpisują się o tym, że gwiazdy TVN-u przechodzą do Polsatu, bo i była mowa o Magdzie Mołek, i o Magdzie Gessler, i o Małgorzacie Rozenek. Co ty na to? Nic. Kompletnie nie interesuje mnie cudze życie. Ja jestem w TVN-ie, mam swój program, a obecnie mam wakacje, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ja się nigdzie nie wybieram. Pytanie, czy gdyby do ciebie kiedyś spłynęła taka propozycja, czy w ogóle byłabyś w stanie ją rozważyć? Wiesz co, trudno mi się odpowiada na pytania, które jakby nie mają dla mnie racji bytu, bo... Tak, nie, myślę, że nie, wiesz co, ale też mam w życiu taką zasadę, że nigdy nie mów nigdy, ale nigdy nie widziałam się w Polsacie i nadal się nie widzę. Stało się faktem, że pan Edward Miszczak odchodzi z TVN-u, no i co ty na to, czy to wpływa jakoś na twoją sytuację? Czy w ogóle to było dla ciebie zaskoczeniem? O może tak? Dlatego, że dla nas, dziennikarzy świata mediów, mimo że niby jesteśmy w środku, jednak byliśmy tym wszyscy bardzo mocno zszokowani. Nie, dla mnie też to było zaskoczenie, ale wiesz co, dlatego, że te plotki pojawiały się od paru lat i ja nigdy w nie nie wierzyłam i nie wierzyłam nie do ostatniej chwili, a słyszałam jeszcze tydzień przed tym, kiedy to ogłosił. I tak. Ja też byłam zaskoczona, czy to na mnie jakoś wpływa. Wiesz co, być może w przyszłości to na mnie jakoś wpłynie. W tej chwili nie wpływa to przynajmniej na moje wakacje, które powtarzam. Nie wiem, wiesz co, nie wiem. No to są, jasne, że to jest tak trochę Edward oderwany od TVN-u, Edward Miszczak. To jest abstrakcyjna sytuacja, trochę surrealistyczna nadal. Ja słyszałam w ogóle plotki, że ma być teraz w Polsacie, to jest dopiero... To również jest surrealistyczna wizja Edward Miszczak w Polsacie, ale być może to się wydarzy.